mam bilet w pierwszej. Ja w internetowej. A ja w kablowej. I wszyscy macie dobre, bo Vectra to pierwsza internetowa telewizja kablowa. Wybierz Vectra. Telewizja i internet tylko za 69,99, a HBO i Tidal na pół roku w prezencie. Zadzwoń. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Karolina Morawka, witam serdecznie w naszym serwisie informacyjnym. Dziś zobaczycie Państwo informacje o punktach szczepień w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu. Rozmowa o przebiegu wymazów u nauczycieli. Tu Bądźń Wolej Mosir Sieradz kontra Lotnik Łęczyca. Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu. Szpital Wojewódzki w Sieradzu przygotowuje punkty szczepień przeciwko COVID-19 dla tzw. grupy pierwszej. O logistyce przedsięwzięcia rozmawialiśmy z rzecznikiem szpitala Grażyną Kieszniewską. Przypominamy Państwu, że szczepienie grupy zerowej w sieradzkim szpitalu trwa już od 29 grudnia. Moim gościem tradycyjnie jest rzecznik szpitala, tak to nazwijmy, pani Grażyna. Pani Grażyna, proszę powiedzieć, na jakim etapie ta grupa zero w tej chwili jest wyszczepiona? Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Tak jak pan redaktor powiedział, od 29 rozpoczęliśmy szczepienie grupy 0. Do dnia 14 stycznia zaszczepiliśmy łącznie 1132 osoby z grupy 0. Natomiast w kolejce tak jakby do szczepienia są jeszcze kolejne osoby i tu mamy tą grupę 0 do końca stycznia wyszczepić. Czyli generalnie trwa szczepienie lekarzy, wszystkich medyków związanych bezpośrednio z działalnością szpitala i z tego, co się orientuję, to szczepienie będzie zakończone do ostatniego dnia stycznia. Ale 15 stycznia to jest kolejna bardzo ważna data, bo od tego dnia mogą się zapisywać na szczepienia najstarsi mieszkańcy miasta i nie tylko, i mieszkańcy tego kraju, 80+. Proszę powiedzieć, w jaki sposób to jest zorganizowane właśnie tutaj na terenie szpitala? Ponieważ będziemy tak te dwie grupy szczepili, od 15 zapisujemy, czyli to jest dzień dzisiejszy, zapisujemy seniorów z grupy 80+. Zapisujemy telefonicznie, mamy dwa numery telefonu, może od razu powiem, 534 844 962 i drugi numer, który od dzisiaj też uruchamiamy, 531 648 585. Te telefony będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od godziny 8 do 18. Od 25 faktycznie rozpocznie się szczepienie tej najstarszej grupy naszych mieszkańców, 80+. Proszę powiedzieć, czy te szczepienia będą prowadzone przez 5 dni w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, o czym w tej chwili trwa dyskusja w całej Polsce, czy również macie jakiś pomysł i zorganizowaliście to w taki sposób, żeby szczepić przez cały tydzień? Ponieważ doszczepiamy, tak jak powiedziałam, tą grupę zero, czyli zaszczepić musimy osoby, które się zgłosiły, zarejestrowały do szczepienia. To jest jeden gabinet na to przeznaczony i tam będziemy od, tak jeszcze dopowiem, że uruchomiliśmy te szczepienia i w
sobotę i w niedzielę zaszczepimy 180 osób, teraz w najbliższą sobotę, w niedzielę. Natomiast od wtorku w tym gabinecie pierwszym będą szczepieni pracownicy z grupy zero. To jest druga dawka szczepienia. Dla pacjentów, tych, którzy nie byli jeszcze zaszczepieni z grupy, znaczy dla osób z grupy 0 i pacjentów 80+, otwieramy od poniedziałku drugi gabinet szczepień. To jest dawne krwiodawstwo. Na pierwszym piętrze ten gabinet będzie się mieścił. Pozyskaliśmy kadrę lekarską do pracy i dlatego możemy działać. I przewidujemy, że będziemy od 8 do 20 szczepić, natomiast może to będzie nawet do 22 do 24, w zależności jakie będą potrzeby, ile będzie chętnych do szczepienia. Natomiast no jest oprócz tej naszej możliwości telefonicznej, prosto pacjent zgłasza do punktu szczepień, są jeszcze inne możliwości, choćby internetowe konto pacjenta. I przypominamy też o tym, że jest taka możliwość, rodzina może w imieniu na przykład starszej osoby, seniora, zgłosić tam chęć szczepienia i tam od razu też pacjent dostaje jakby datę i kiedy będzie się mógł szczepić. My podawaliśmy jako szpital, w których godzinach byśmy te osoby szczepili. Dlatego, że będzie wchodziła znowu kolejna grupa 70+. Także to będzie też, jeszcze czekamy, jakie będą dalsze decyzje. No, bardzo ważnym w tym wszystkim, żeby ten system funkcjonował poprawnie, jest to, żeby przestrzegać tych terminów, które przez Państwa zostaną jak gdyby przyznane czy wyznaczone osobom, które się zgłoszą do szczepień, ponieważ te szczepionki mają określony termin przydatności, prawda? Robić się będzie jakaś luka z różnych względów. Czy przygotowujecie na ten czas jakieś listy rezerwowe, żeby na przykład w ostatniej chwili powiadomić kogoś innego, że jest taka możliwość, żeby w tej grupie wiekowej ktoś się mógł zaszczepić za osoby, które z różnych względów mogą wypaść? Znaczy, będziemy na pewno pracowali zgodnie z wytycznymi, czyli jeżeli będzie możliwość dopisywania w to miejsce na przykład grupy 80+, grupę 70+, to tak będziemy postępowali. Oczywiście no, cały czas śledzimy informacje z ministerstwa i do tego się dostosowujemy. Szanowni Państwo, najważniejszą sprawą jest to, aby wesprzeć swoich najbliższych w tej grupie wiekowej 80+. Nie zostawiajcie ich samych z rejestracją na szczepienia, bo wielu z nich oczekuję tego, żeby wreszcie po okresie karencji można było po pełnym zaszczepieniu wyjść i normalnie funkcjonować. Przypominamy, od 15 trwają zapisy w tej grupie wiekowej 18+. I co dalej, pani Grażyna? Pacjent może zgłosić się do nas telefonicznie, bo zgłasza się do punktu szczepień. Pod numerem 534 844 692 lub 531 684 585. Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. I warto o tym, Szanowni Państwo, pamiętać. Moim i Państwa gościem w dzisiejszym była pełnomocnik do spraw pacjenta Sieradzkiego Szpitala, pani Grażyna Kieszniowska. Bardzo dziękuję za rozmowę. A korzystając z okazji, Szanowni Państwo, kwestie transportu, dowożenia osób z dużymi niepełnosprawnościami już na samo szczepienie. O tych rzeczach będziemy rozmawiali w kolejnych programach z przedstawicielami samorządów. Dziękuję bardzo za uwagę. Klasy 1-3 szkół podstawowych wróciły do zajęć stacjonarnych, dlatego nauczyciele tych roczników mieli możliwość przebadania się na obecność koronawirusa. O przebieg i wyniki pytaliśmy w stacji sanitarno-epidemiologicznej w Sieradzu. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sieradzu nadzoruje wymazy nauczycieli szkół podstawowych i specjalnych z powiatu sieradzkiego. Jak wygląda aktualna sytuacja w związku z wymazami nauczycieli? Czy wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem? Od 11 stycznia rozpoczęły się testy przesiewowe na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 dla nauczycieli klas młodszych szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników administracyjnych. Badania są dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich chętnych. Potrwają do 15 stycznia. Testy wykonywane są w wydzielonym, oznakowanym punkcie DRIVE przy Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu, ulica Armii Krajowej 7. Do chwili obecnej przeprowadzone badania przebiegają prawnie. Czy były takie osoby, które nie pojawiły się na badaniu, a były wcześniej zapisane? Czy mają możliwość wykonania tego wymazu później, na przykład przez weekend czy w poniedziałek? Ogólnie chętnych na poddanie się badaniu jest
340 osób, z czego do dnia dzisiejszego zgłosiło się i pobrano wymazy u 198, z tym 6 osób nie zgłosiło się. Nie znamy przyczyny. Badania są wykonywane według harmonogramu i nie ma możliwości w innym terminie powtórzenia. Ilu nauczycieli okazało się, że jest pozytywnych i nie będą mogli wrócić do pracy? Na dzień dzisiejszy wykonano 198 wymazów, w tym 2 osoby są pozytywne. Zostaną poddane izolacji domowej, w związku z tym do ukończenia izolacji muszą pozostać w domu. Po serii 3 meczów bez zwycięstwa siatkarze Tubądzina Volley wznieśli ręce w geście triumfu. Sieradzanie pokonali bez straty seta Lotnika Łęczyce. Zapraszamy na relację z tego spotkania. Siatkarze Tubądzina Volley Mosir Sieradz chcieli przerwać passę 3 meczów bez zwycięstwa. Rywalem Sieradzan był Lotnik Łęczyca, 7 zespół w tabeli. W wyjściowym składzie gospodarzy znalazł się Bartosz Małecki, który zastąpił nieobecnego Daniela Szejduka. Pierwszy set był wyrównany i nie było widać wyraźnej przewagi żadnej z drużyn. Przy stanie 4-4 Sieradzanie w bohaterski sposób walczyli o punkt. Zobaczcie, jak przebiegała ta akcja. Do 7 punktu walka toczyła się punkt za punkt. Następnie Sieradzanie zdobyli 3 punkty z rzędu i prowadzili 10-7. Gospodarze aż do końca seta nie oddali prowadzenia, momentami podwyższając przewagę. Bardzo mocny atak Bartosza Łazarowicza dał wygraną Sieradzanom 25-20. Początek drugiej partii należał do Sieradzan, którzy prowadzili 4 punktami. Podobnie jak w pierwszym secie, wypracowanej przewagi ekipa trenera Patryka Spychały nie oddała do końca seta. Autowy atak siatkarza z Łęczycy Jakuba Sakowskiego dał wygraną gospodarzom 25-19. Zaprezentujemy Państwu kolejną, ciekawą akcję z drugiej partii. Choć punkt zdobył Lotnik, w roli głównej znaleźli się Michał Wroniecki i Bartosz Łazarowicz. Trzeciego seta można uznać za najbardziej emocjonującego, mocno dającego się we znaki obu zespołom. Połowa tej partii była remisowa. Gdy jedna z drużyn prowadziła 1 punktem, rywal szybko wyrównywał. Dopiero przy stanie 13-13 Tubądzin Volley objął 2-punktowe prowadzenie, stopniowo je powiększając. Przy stanie 23-21 gospodarze zdobyli 24 punkt i mieli piłkę meczową. Gdy wydawało się, że Sieradzanie za chwilę wygrają mecz, Lotnik zdobył 3 punkty z rzędu i trzecia partia zakończyła się na przewagi. Tubądzin Volley prowadził 1 punktem, ale goście wyrównali. Przy stanie 26-26 najpierw skuteczny atak Bartosza Łazarowicza dał mecz bola, zaś podwójny blok Patryka Smerskiego i Rafała Kubiaka zapewnił zwycięstwo Sieradzanom 28-26 i wygraną w całym meczu 3-0. Ostatnie 3 mecze nam nie wyszły, chociaż mecz zespołu można uznać jako udany. Jeżeli chodzi o samą grę zespołu, wynik nie był zbyt dla nas udany, ale dzisiaj chcieliśmy wygrać za 3 punkty, to się udało i wielki szacunek dla chłopaków, że im się udało. Koncentracja pewnie już nam padła, bo prowadziliśmy dość wysoko i zepsuliśmy w ostatnim ustawieniu w całym przejściu na 6 zagrywek, 4 zepsuliśmy zagrywki, więc podawaliśmy rękę przeciwnikowi, a przeciwnik nie miał nic do stracenia, więc próbowali mocno strzelać. 2 razy asyst zdobyli i niestety dla nas końcówka była nerwowa, ale całe szczęście udało się wygrać. Mamy 3 punkty. Cieszymy się, tak jak już powiedziałem wcześniej, że znaleźliśmy naszą kartkę z rozkładem jazdy, bo kilka ostatnich meczów nie poszło po naszej myśli, chociaż może byliśmy na papierze faworytami. Styl był może nie do końca zadowalający, ale wydaje mi się, że nie ma nad czym tutaj rozpaczać i cieszymy się po prostu z wygranej za 3 punkty.
Ja staram się zawsze krytycznie do siebie podchodzić. Myślę, że mógłbym więcej przyjąć piłek pod siatkę, a tak ogólnie raczej myślę, że na plus. Ogólnie na plus, przyjęcie do poprawy. Muszę tutaj pochwalić swoich chłopaków za tego trzeciego seta i pokazaliśmy, że coś w tą siatkówkę potrafimy grać. Mamy młody zespół. Każdy taki set, każdy taki mecz dla chłopaków jest dodatkowe doświadczenie. Wiadomo, że no nie można od razu wymagać cudów. Wiemy, gdzie jest nasze miejsce też w szeregu. Chcemy, jest to nasze marzenie, żeby wskoczyć na szóste miejsce, wyprzedzić zespół Rozprzy. No i będziemy na pewno o to walczyć w meczach bezpośrednich, pojedynkach. Tu Bądźmin Wale powrócił na najniższy stopień podium, mimo że WKS Wieluń pokonał w tiebreaku SMS PZPS Spałę. W następnej kolejce Sieradzanie pojadą do Rozprzy na mecz z Kasztelanem. Kolejny mecz w hali szkoły podstawowej nr 10 w sobotę 30 stycznia. Rywalem zespołu prowadzonego przez Patryka Spychałem będzie Bzura Ozorków. Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu przy ulicy Armii Krajowej informuje o dostępności wolnych miejsc i przyjmuje na bieżąco nowych pensjonariuszy. Oferta jest bardzo szeroka i placówka zapewnia profesjonalną opiekę. Jednym z warunków jest negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Seniorzy mają także możliwość skorzystania z dziennego domu Senior Plus. Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu z filiami w Witowie i Rozdziałach jest otwarty i zaprasza seniorów potrzebujących wsparcia. Placówka oferuje całodobową opiekę i zaspokojenie wielu niezbędnych potrzeb. Mamy wolne miejsca i pomimo pandemii cały czas prowadzimy nabór. Kierujemy ofertę pod kątem potrzeb mieszkańców. I także jeżeli mieszkaniec potrzebuje na przykład rehabilitacji, tak staramy się o to, żeby lekarz wypisał stosowne skierowanie i tą rehabilitację ma świadczoną tutaj na miejscu, w naszych gabinetach rehabilitacyjnych. Pragnę zaznaczyć, że do domu na co dzień docierają również lekarze, także ta opieka medyczna, która jest potrzebna w tym okresie podeszłym, tak w wieku podeszłym, tu na miejscu jest świadczona zgodnie z oczekiwaniami. Nasz dom oferuje mieszkańcom całą gamę rehabilitacji medycznej, wszystkie zabiegi, jakie są tylko, oferujemy tutaj i mieszkańcy mogą przychodzić do nas do gabinetów, jak również my chodzimy do pokojów do mieszkańców. Ćwiczenia są i kinezyterapia, czyli ćwiczenia usprawniające poprzez ruch, jak również zabiegi fizykalne typu prądy różnego rodzaju i pole magnetyczne, kąpiele wirowe. Rehabilitacja ma na celu usprawnianie naszych mieszkańców, podtrzymywanie ich sprawności, a często po różnych urazach czy udarach przywracanie do pełnej sprawności życiowej. Oferujemy naszym mieszkańcom opiekę pielęgniarską całodobową. Nasze pielęgniarki wspierają w tej sytuacji wykwalifikowani opiekunowie medyczni. Całodobowo z mieszkańcami są opiekunowie, jak i pokojowi, którzy dbają o ich czystość, o higienę, o zmiany bielizny pościelowej. Grupa psychologów, którzy pracują z naszymi mieszkańcami na bieżąco, spotykają się z nimi w zależności od potrzeby. Często te rozmowy są prowadzone indywidualnie, jak i grupowo. Rozwiązują różne konflikty. Prowadzimy terapię zajęciową, też dostosowaną do indywidualnych potrzeb, tak żeby ten czas wolny naszego seniora zapełnić. Docieramy do seniora z ofertą pań psycholożek, mamy zajęcia z muzykoterapii. Tą podstawową opiekę świadczy zespół wyspecjalizowanych pracowników. W tym trudnym czasie pandemii terapia zajęciowa nie jest realizowana w pełnym zakresie. Mimo wszystko nasi podopieczni mają możliwość skorzystania z zajęć świetlicowych, które teraz tutaj się obecnie odbywają, czyli mają możliwość spotkania się, pogrania w różne gry, karty. Poza tym mają możliwość skorzystania z zajęć muzycznych, które odbywają się na poszczególnych piętrach, z zajęć manualno-praktycznych oraz z seansów filmowych. Także staramy się, jak możemy, aby wypełnić ten wolny czas naszych podopiecznych. Seniorzy mogą bardzo aktywnie spędzić czas, oczywiście jeżeli mają ochotę, mogą korzystać z różnych form, które my tutaj im proponujemy. Duża część osób uczestniczy w tych zajęciach, nie trzeba ich specjalnie namawiać do tego, żeby uczestniczyli w tej naszej terapii zajęciowej.
Mieszkaniec przebywa w domu pomocy społecznej 24 godziny na dobę. W związku z tym wiadomo, że całe spektrum związane z codziennym funkcjonowaniem może tutaj przy pomocy naszych pracowników realizować. Staramy się dostosowywać nasze pomieszczenia do już takich standardów bardzo dobrych. W ubiegłym roku pozyskaliśmy środki z grantów. Dzięki temu wyposażyliśmy pokoje w nowe łóżka, w koncentratory tlenu, oczyszczacze powietrza. W każdym pokoju jest pulsoksymetr, ciśnieniomierz, także jakość życia w naszym domu poprawia się. Ze względu na obecną sytuację ważne, aby takie miejsca były w naszym domu. Mieszkańcy mają możliwość skorzystania z kaplicy, do której mogą zejść, pomodlić się, w której są odprawiane msze święte przez kapelana. W sytuacji, kiedy mieszkaniec nie może sam zejść, bo sytuacja zdrowotna mu nie pozwala, może po prostu ksiądz wejść na piętro, dać Eucharystię. Mieszkaniec ma możliwość wyspowiadania się, czy chociażby porozmawiania z podopiecznym. Chcąc wejść naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, ich rodzin i bliskim, luzujemy pomału obostrzenia i umożliwiamy naszym mieszkańcom, im rodzinom, ich rodzinom, kontakty z najbliższymi z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Po wcześniejszym skonsultowaniu tutaj z kierownikami poszczególnych pięter, to jest kwestia do uzgodnienia i w zależności od możliwości umożliwiamy taki kontakt. Mamy specjalnie wyznaczone pomieszczenie. Jest tutaj też pleksa zabezpieczająca, maseczki. Także staramy się i dbamy tutaj o bezpieczeństwo naszych podopiecznych i bliskich. Nasza kuchnia codziennie przygotowuje 5 posiłków, zgodnie oczywiście z normami i przepisami odnośnie żywienia zbiorowego, a także odnośnie zlecanych indywidualnych diet przez lekarza. Staramy się przygotowywać posiłki smaczne, po domowemu i zdrowe. Dlatego wykorzystujemy tylko i wyłącznie produkty najwyższej jakości, nie mrożone. Codziennie tak średnio jest przygotowywanych około 320 posiłków. Zmieniają się w zależności od zleceń. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest chęć, tak, pobytu w naszym domu. Jeżeli senior taką chęć wyraża, to pierwsze kroki kierujemy do właściwego ośrodka pomocy społecznej ze względu na miejsce zamieszkania, albo jest to ośrodek pomocy społecznej MOPS albo GOP, w zależności gdzie mieszkaniec na stałe mieszka, i tam zgłasza chęć pobytu w domu pomocy społecznej. Pracownik socjalny ze środowiska przeprowadza stosowny wywiad środowiskowy, kompletuje dokumenty, które trafiają do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, bo jesteśmy placówką powiatową, i tam na podstawie analizy dokumentów wystawiane są dokumenty umieszczające w naszej placówce. Zapraszamy serdecznie, zwłaszcza osoby samotne, osoby, które potrzebują takiej codziennej pomocy, wsparcia osób drugich. W placówce funkcjonuje także dzienny dom Senior Plus, który zaprasza chętnych seniorów z powiatu sieradzkiego na pobyt dzienny. Ważne są chęci do bycia aktywnym i do wspólnego spędzania czasu z innymi seniorami. Zapraszamy do nas wszystkie osoby zainteresowane. Takim najważniejszym warunkiem jest to, żeby senior miał skończone 60 lat i chciał uczestniczyć w zajęciach grupowych, które codziennie od poniedziałku do piątku proponowane są tutaj dla naszych uczestników. Są to zajęcia różnorodne, z terapii zajęciowej, z fizjoterapii. Mamy panią psycholog, która udziela wsparcia naszym seniorom. Mamy panią pielęgniarkę, pana, który prowadzi zajęcia z muzykoterapii. W tej chwili mamy ograniczony dostęp do różnych form aktywności na zewnątrz ze względu na sytuację panującą w kraju, ale wcześniej również korzystaliśmy z bogatej oferty wyjścia do kin, do muzeum, na wystawy. Jeździliśmy do Uniejowa na baseny, także staraliśmy się naszym seniorom zapewnić jak najbardziej atrakcyjny pobyt. Od 7 do 15, od poniedziałku do piątku udzielamy wsparcia naszym seniorom. Oni są do nas przywożeni ze swoich miejsc zamieszkania. Przybywają u nas te niecałe 8 godzin, bo musimy odliczyć czas na dojazd i na drogę powrotną. Około godziny 13 podajemy ciepły posiłek każdego dnia, a jak gdyby cała aktywność koncentruje się na aktywizowaniu naszych seniorów, na tym, żeby mogli nawiązywać tutaj relacje, nawiązywać przyjaźnie, kontakty międzyludzkie.
zachęcamy przede wszystkim te osoby, które samotnie czas spędzają w domu, po to, żeby z tej naszej oferty skorzystali. Prowadzimy terapię zajęciową, pracujemy od poniedziałku do piątku, od 7 do 15. Zajęcia mamy różnorodne, mamy i panią psycholog, jest informatyk, zapewniamy też seniorom jeden ciepły posiłek. Staramy się spędzać miło, przyjemnie czas, gramy w karty, układamy puzzle, także dopasowujemy to wszystko też pod potrzeby i wymagania seniorów. Aktywność jest u nas na pierwszym miejscu. Codziennie mamy właśnie rozgrzewki i mamy tutaj siłownię, na której spędzamy sobie dużo czasu. Mamy też indywidualne gimnastyki. Przez ostatni czas miałem taki ciężki ten rok. Chorowałem trochę, złamałem nogę. Synce nowo pracują, wnuczki do przedszkola, więc musiałbym siedzieć sam. Jak przyszedłem tutaj, odzyskałem drugie życie. Przychodźcie, korzystajcie. Będzie lepiej, musimy przetrzymać. I dopiero tu się przekona, po co tu się przychodzi, jak tu się żyje. Jestem osobą samotną i brakowało mi kontaktu z ludźmi. A tutaj od chwili, no już ponad rok, systematycznie przyjeżdżam, uczestniczę we wszystkich zajęciach, a jest w czym wybierać, bo i siłownia, i pracownia komputerowa, i pan muzyk, pan Sasiu tam tu przygrywa, śpiewamy, także bardzo sobie chwalę obiady. No, przede wszystkim ta troska naszych opiekunek jest nie do ocenienia, naprawdę bardzo dobrze, atmosfera tu jest wspaniała. Jesteśmy jednostką pomocy społecznej, w związku z tym w pierwszej kolejności zaczynamy od wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które kompletuje dokumenty. Wtedy pracownik socjalny Powiatowego Centrum umawia się na wizytę w domu seniora. Tam przeprowadzany jest wywiad środowiskowy, zbierane są dokumenty, potrzebne będzie zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach i po skompletowaniu dokumentów, po wydaniu decyzji administracyjnej dzwonimy, umawiamy się na ten pierwszy przyjazd do naszej placówki. Pobyt w domu jest odpłatny. Uzależnione jest to od sytuacji materialnej seniora, ale są to opłaty, no można powiedzieć, symboliczne. Dzienne stawki to wahają się od 5 do 6 zł. Jeżeli senior jest obecny w danym dniu, to wtedy odpłatność ma naliczoną. Jeżeli go nie ma, nie ponosi żadnej odpłatności. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu. Bliższych informacji na temat przyjęć udzielą Państwu pracownicy socjalni pod numerem telefonu 43 827 69 92. A w sprawach uczestnictwa w Dziennym Domu Senior Plus bliższe informacje uzyskają Państwo pod numerem 697 506 505. Zapraszamy do kontaktu. Dotarła do nas przykra wiadomość. W niedzielę w wieku 74 lat zmarł były prezydent Sieradza, pan Romuald Koliński. Funkcję tę piastował w latach 1993-1994. Był także czterokrotnie wybierany członkiem Rady Miejskiej w Sieradzu. Po raz pierwszy w 1990 roku z ramienia Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Pełnił również rolę przewodniczącego Rady w latach 2009-2010. Romuald Koliński pracował od 1999 roku jako naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Sieradzu oraz kierował Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie w latach 2007-2014. Posiadał stopień kapitana żeglugi wielkiej. Jego bliskim składamy najszczersze kondolencje. To już wszystko w naszym dzisiejszym serwisie. Zapraszam na dalszą część programu.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci apeluje do ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los potrzebujących pomocy, aby wsparli działalność na ich rzecz i przekazali 1% podatku lub dowolną wpłatę na konto sieradzkiego TPD, którego numer prezentujemy Państwu na ekranie. Państwa datki zostaną przeznaczone na dożywienie dzieci w placówkach TPD, pomoc dzieciom przewlekle chorym i niepełnosprawnym, w tym kolonii profilaktycznych i zdrowotnych. Nie bądźmy obojętni, solidarnie się wspierajmy, a łatwiej i szybciej wrócimy do normalności. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Pojazdy mechaniczne mimo obecnej sytuacji z zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19 nie mogą poruszać się po drogach bez ważnych badań technicznych. Dlatego nasza stacja kontroli pojazdów PKS Sieradz wykonuje badania w pełnym zakresie i w pełnym wymiarze czasu pracy. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21, w soboty w godzinach od 7 do 13, z zachowaniem szczególnych wymagań sanitarnych. Nasi pracownicy stosują środki ochrony osobistej, rękawiczki, maseczki, podczas całego procesu obsługi klienta zarówno w biurze, jak i kanale diagnostycznym. Zastosowaliśmy również przegrodę między pracownikiem a obsługiwanym klientem. Stosujemy przepisy odległości między osobami oraz umożliwiamy dezynfekcję rąk. Mamy nadzieję, że przestrzeganie wymagań sanitarnych ograniczy do minimum ryzyko zakażenia, a jednocześnie umożliwi naszym klientom wykonanie badania technicznego. Zapraszamy wszystkich użytkowników pojazdów mechanicznych do przeprowadzania badań na stacji diagnostycznej PKS Sieradz. Firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter częstopunktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę Ekowiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma Ekowiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie.
Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawu wmontowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma EkoWiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach. W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Oryginalne aranżacje, wysmakowana przestrzeń, rozwiązania ergonomiczne i estetyczne. Jeżeli marzysz o wnętrzu na miarę Twoich potrzeb, stylu życia, osobowości, planujesz remont, salon meblowy Tata kompleksowo wyposaży każdą przestrzeń. W ofercie designerskie ikony stylu, klasyka o unikatowej wartości, polskie marki Vox, Meblomak, Gala czy Taranko. Także trendy sezonowe, produkty codziennego użytku i ponadczasowe. Nasi specjaliści przygotują dla Ciebie spersonalizowany moodboard. Działamy holistycznie od projektu po kompleksowe wyposażenie. Nasza kreatywność nie zna granic. Od stylu vintage, postindustrialnego, glamour, aż po kolonialny, orientalny czy prowansalski. Jesteśmy dla Was w dwupoziomowym salonie na powierzchni 1200 metrów. Gwarantujemy profesjonalne porady dekoratorskie, produkty wysokiej jakości oraz dogodny system płatności. W tych trudnych czasach pandemii prowadzimy sprzedaż zindywidualizowaną, dostosowaną do potrzeb każdego klienta. Zapraszamy do naszego salonu w Sieradzu przy ulicy Warszawskiej 11A. Zachęcamy do kontaktu pod numerami telefonu 509 407 463 oraz 519 303 701. Nasze aranżacje i kolekcje mebli w Twoim wnętrzu. Zapraszamy! Słabo słyszę, przez to mam kłopot ze zrozumieniem, co mówi moja żona. Dobrze, że spotkałem Witka. Pomagam pacjentom z niedosłuchem od kilkunastu lat. W końcu ja też jestem użytkownikiem aparatów słuchowych. Razem z żoną prowadzimy własny gabinet protetyczny Nanomet. Dzięki profesjonalnym urządzeniom regulacja aparatu jest przyjemna i bezinwazyjna. Dzisiejsze aparaty są mniejsze i wydajniejsze. Pacjenci firmy Nanomet mają możliwość wypróbowania aparatu w domu w trzech etapach. Dzisiaj pacjent nosi aparat 12 godzin na dobę, zamiast chować do szuflady jak dawniej. Nanomet. Dbamy o Wasz słuch.
Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Na tym kończymy nasz program. Wszystkie materiały dostępne są na naszej stronie internetowej i na Facebooku. Już teraz zapraszam na środowy serwis informacyjny, w którym zobaczycie m.in. jak przebiegały ferie w Sieradzu. Na dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia.